inicjowanie działania, ale również w wymiarze działań rządowych, bo nie mówimy tylko tutaj o działaniach spółek Skarbu Państwa, ale mówimy o tych działaniach podrządowych, wielkie przedsięwzięcia infrastrukturalne, które realizuje, jak na przykład droga Via Carpathia, ale przecież to jest szlak komunikacyjny, który właśnie ma być kręgosłupem. To się dzieje, prawda? Już to się dzieje. To się dzieje, kręgosłupem Trójmorza. To jest inwestycja, która jest realizowana w wielu krajach, bo przecież nie tylko w Polsce, ale od Litwy aż po Grecję, poprzez Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię. To my byliśmy inicjatorem do powstania tego szlaku komunikacyjnego. Na świętej pamięci prezydent Kaczyński stworzył tą ideę drogi ekspresowej, która będzie łączyła nasze kraje, będzie takim właśnie komunikacyjnym kręgosłupem. I to się dzieje na naszych oczach. My to dzisiaj realizujemy. Drugi przykład, gazoport w Świnoujściu, który będzie służył oczywiście przede wszystkim bezpieczeństwu energetycznemu Polski, ale naszym zamiarem jest, aby on służył również ułatwianiu bezpieczeństwa energetycznego naszych sąsiadów, Litwy, ale również Ukrainy, tych krajów, które były uzależnione, czy są w dalszym ciągu uzależnione od dostaw rosyjskich. Więc jest w tym takie myślenie i geopolityczne, i gospodarcze, bardzo mocno widoczne. I tam rzeczywiście w Davos o tym bardzo wiele mówiono i na panelach, i na różnego rodzaju spotkaniach wielostronnych, ale również w tych rozmowach dwustronnych ten duch Trójmorza to bardzo obecny. Pan premier wspomniał o przejęciu Kondora. Wygraliśmy rywalizację, pytanie z kim, czy z mocnymi i jakie były warunki, bo czytam, że LOT przejmuje linie lotnicze Kondor i uratuje niemieckie przedsiębiorstwo przed upadkiem, którego się poplajcie najstarszego biura turystycznego świata, Thomas Cook. Tak, to rzeczywiście ta plajta Thomasa Cooka stworzyła dobrą okazję do tego, żeby te linie, które są wiodącym przewoźnikiem czarterowym na terenie Niemiec, a powiedzmy wyraźnie niemiecki rynek czarterów to jest największy rynek europejski, nieporównywalny właściwie z swoją skalą z żadnym rynkiem w żadnym kraju, z krajów europejskich. 22% przewozów realizuje właśnie Kondor. Ta firma, która była własnością Thomasa Cooka, ale sama w sobie jest firmą zdrową i cały czas się rozwijającą, każdego roku przyrasta pasażerów. Firma Kondor przewozi rocznie prawie 10 milionów pasażerów, to jest niewiele mniej niż w tej chwili przewożą polskie linie lotnicze LOT. To jest linia, która posiada około 60 samolotów, 90 miejsc na świecie, do których te samoloty latają. To jest w tej chwili właściwie podwojenie w potencjału polskich linii lotniczych LOT. Można powiedzieć, że dzisiaj polskie linie lotnicze LOT urosły dwukrotnie, że dzisiaj są mocniejsze, mają dwa razy więcej samolotów, dwa razy więcej pasażerów i dwa razy więcej połączeń niż miały jeszcze wczoraj. To jest epokowa ta rzeczywiście dla LOT-u decyzja, ale pokazująca też, że jeśli firmy są państwowe dobrze zarządzane, to mogą rzeczywiście na taką ekspansję sobie pozwolić. Przypomnijmy, polskie linie lotnicze LOT za rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u przez te 8 lat były firmą, która właściwie każdej firmy mogła upaść. 2 miliardy strat przez 8 lat przyniósł LOT zarządzany przez, pożal się Boże, menadżerów nadania tamtych rządów. A te straty byłyby jeszcze większe, gdyby nie wyprzedaż majątku aktywów firmy, bo jeszcze za 1 miliard złotych sprzedano nieruchomości, akcje i inne aktywa należące do LOT-u, więc te straty to 3 miliardy złotych przez 8 lat. My przez 3 lata tylko, 2016, 17, 18, zarząd tutaj, który został mianowany przez inicjatywy rządu Prawa i Sprawiedliwości, wygenerował 700 milionów zysku. To pokazuje rzeczywiście, jak dobre zarządzanie może odwrócić tragiczną sytuację firmy. Pamiętamy też, że powiedział Donalda Tuska, który nie ma zamiaru za wszelką cenę LOT-u ratować, przekonywał, że takie lokalne linie lotnicze, nie takie linie lotnicze jak LOT, właściwie są skazane na upadek. My ten fatalny trend odwróciliśmy i dzisiaj możemy powiedzieć z satysfakcją, że LOT, który jeszcze kilka lat temu pod rządami Platformy sam miał paść łupem niemieckiej Lufthansy, dzisiaj wchodzi odważnie na ten niemiecki rynek.
przejmuje drugie w Niemczech linie lotnicze i ma to bardzo dobre perspektywy do tego, żeby rzeczywiście stać się takim przewoźnikiem już nie tylko polskim, ale przewoźnikiem regionalnym, europejskim w pełnym tego słowa znaczeniu, szczególnie, że przypomnę, że w roku 2017 już pewna taka ekspansja się odbyła, bo w 2017 polskie linie lotnicze LOT przejęły również estońskie linie lotnicze, więc stajemy dzisiaj bardzo mocno w tej Europie Środkowej, wchodzimy na rynek niemiecki. Bardzo dobra transakcja, ona oczywiście będzie jeszcze w tej chwili realizowana, dzisiaj to jest to umowa inwestycyjna. Nie mogę też z tego względu jeszcze ujawnić kwoty, ale to jest dobra, bardzo korzystna dla nas transakcja. Transakcja, w której rzeczywiście mieliśmy konkurencję kilku innych poważnych międzynarodowych podmiotów. To, że udało się rzeczywiście tą naszą ofertę przekonać naszych niemieckich partnerów, no to jest też dowód na to, że jesteśmy wiarygodni jako kraj, jesteśmy wiarygodni również wiarygodnością naszych firm. Mamy dzisiaj dobrą renomę i to stwarza rzeczywiście nam dobrą perspektywę do tego, żeby te nasze polskie firmy, nie tylko LOT, nie tylko Orlen, ale również inne firmy, również grupa PZU, która była tak bardzo aktywna w Davos, żeby stawały się no, nie tylko firmami polskimi, ale takimi rzeczywiście międzynarodowymi, europejskimi czempionami polskiej gospodarki. Wystarczyło 4 lata, te ostatnie 4 lata rządów, żeby te marzenia, które mieliśmy przez tak wiele lat po upadku komunizmu, udało się realizować. No to nas cieszy, bo Polska Grupa Lotnicza 100% należy do Skarbu Państwa, nadzorowana przez prezesa Rady Ministrów. Jeżeli rzeczywiście firma się rozwija, dobry zakup, jest nadzieja na przyszłość, to może ta gospodarka polska będzie się odbijała i będzie silna, tak jak pan prezes też premier mówił o tej Radzie Biznesu i o tym, co dzieje się w polskiej gospodarce, że będziemy też konkurencyjni na rynku i że przez to też będziemy budowali inne sektory polskiej konkurencyjni. Nasze polskie firmy rzeczywiście są konkurencyjne. To dotyczy oczywiście tych wielkich podmiotów, ale ja przy okazji swojego pobytu na Bosnii miałem też okazję spotkać się z szefami czy przedstawicielami naszych polskich firm prywatnych, które też coraz lepiej sobie radzą na tych rynkach europejskich. Są widoczne, stają się w wielu krajach europejskich, na takich trudnych nawet rynkach, właśnie rynek niemiecki, wiodącymi dostawcami towarów czy usług. To też musi cieszyć. My staramy się tutaj decyzjami rządowymi w Polsce stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju tych właśnie małych, średnich polskich firm. To są rozwiązania zarówno podatkowe, bo przecież przypomnę, że w czasie tej waszej poprzedniej kadencji Prawa i Sprawiedliwości dokonaliśmy bezprecedensowego obniżenia obciążeń podatkowych z 19% na 9%. Ten podatek płacony przez przedsiębiorców do takiej skali podwyżki w żadnym europejskim kraju dotychczas nie było. Rozwiązania dotyczące również składek emerytalnych, czy tej całej strefy składek społecznych, ale również otoczenie prawne, ułatwienie otoczenia prawnego, konstytucja dla biznesu, to wszystko spowodowało, że dzisiaj stworzyliśmy dobre warunki do tego, żeby polskie firmy się rozwijały i to się dzieje. I ten wzrost gospodarczy, który właściwie w ciągu ostatnich 4 lat nigdy nie spadł poniżej 4%, a osiągał wymiar 5%, dawał nam rzeczywiście tę pozycję lidera, albo przynajmniej to miejsce w pierwszej trójce krajów europejskich. To wszystko rzeczywiście stwarza tej niezwykle korzystne perspektywy na to, żebyśmy jeszcze mocniej byli obecni na tych rynkach europejskich. A to widać również poprzez wzrost polskiego eksportu. No, polski eksport rośnie dynamicznie. Mamy w roku po raz pierwszy właściwie nadwyżkę miliardową nadwyżkę w bilansie handlowym, więc to też pokazuje, że dzisiaj te polskie firmy nie mogą się wstydzić swojej konkurencyjności na rynku europejskim. Bardzo dziękuję panie premierze za rozmowę, dziękujemy za komentarz do spraw bieżących. Dziękuję bardzo, z panem Bogiem. Dziękujemy, z panem Bogiem. Naszym gościem był pan Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych. Artykuł 86 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym z 2016 roku. Tenże artykuł mówi w punkcie pierwszym. Wszczęcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny. Taki spór, jaki się właśnie toczy w tej chwili pomiędzy Sejmem a Sądem Najwyższym. To zostało wygórowane. I teraz do panów pytanie, czy część sędziów, ta, która podjęła tę ustawę o 86,
Naszym gościem jest pan profesor Przemysław Czarnek, prawnik, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witamy serdecznie. Cześć Boże, kłaniam się ojcu i całej rodzinie Radia Maryja. Za nami nowelizacja ustaw sądowych, rozszerzająca odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, trafi do podpisu pana prezydenta Andrzeja Dudy. Pan prezydent złoży pod nią podpis, tak powiedział prezydencki minister Andrzej Dera. Co wnosi ta ustawa uchwalona 20 grudnia, przeszła przez Senat, dosyć długo to trwało, mieliśmy różnego rodzaju gości, też Komisja Europejska się w to zaangażowała, nadmieni, że złożyła wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zastosowanie środków tymczasowych przeciw Polsce w odniesieniu do systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, tak gdzieś Trybunał poinformował w Luksemburgu. No więc ta ustawa jest absolutnie konieczna i wnosi ogromny porządek do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Między innymi po podpisie pana prezydenta i po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw przez pana premiera i po wejściu w życie, czyli w lutym, nie będzie już możliwa taka chucpa i taki zamach na praworządność, jaką mieliśmy okazję obserwować wczoraj ze strony pani prezes Gersdorf i tych trzech sędziów, tych trzech izb, nie wszystkich sędziów, ale sędziów tych, którzy byli sędziów trzech izb cywilnej, karnej i pracy Sądu Najwyższego, bo to, co wczoraj zrobiono w Sądzie Najwyższym, to jest jednoznaczne podniesienie ręki na naród polski, na społeczeństwo polskie i na państwo polskie. To jest podpalanie państwa polskiego. Dzięki tej ustawie, którą wczoraj przyjęliśmy i która trafia właśnie do pana prezydenta, to nie będzie możliwe, bo to jest jawny delikt odpowiedzialności dyscyplinarnej, delikt dyscyplinarny, jawna obraza przepisów prawa, jawne, rażące naruszenie przepisów prawa i w związku z powyższym rzecz, która jest karygodna i musi spotykać się z odpowiedzialnością dyscyplinarną tego rodzaju sędziów. Powtarzam, to są sędziowie, ja zawsze to powtarzam, zdecydowana większość sędziów, których pozdrawiamy, bo słuchają również Radia Maryja, to są znakomici fachowcy i świetnie orzekają i chcą orzekać w spokoju i niezawisłości, wiedząc, że niezawisłość nie znaczy bezkarność i znając doskonale przepisy prawa, ale jest ta grupa, powiedzmy 10%, niecałych 10% sędziów, kastowska grupa sędziów, którzy krzywdzą w wielu przypadkach ludzi. Od choćby sędzia Juszczyszyn, który zamiast orzekać w sprawie, która zawisła przed sądem, które, w imieniu którego on orzeka i w składzie którego on orzeka, to jeździ bez sensu po Warszawie, podważając konstytucyjne uprawnienia konstytucyjnych organów państwa, takich jak Sejm, Senat i Prezydent. I jak wiemy, w przeszłości orzekał w sprawie majątkowej, orzekł niezwykle dramatycznie dla jednej ze stron. Ten pan już nie żyje niestety, widzieliśmy to w jednym z programów telewizyjnych i nie spotkała go z tego tytułu żadna odpowiedzialność dyscyplinarna. Tymczasem ta ustawa, którą wczoraj uchwaliliśmy, ona wprowadza odpowiedzialność za obrazę przepisów prawa, za rażące naruszanie przepisów prawa, za podważanie legalności innych organów władzy publicznej, w tym legalności powołania sędziów przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którego państwo w demokratyczny sposób wybraliście. W ten sposób, dlatego powiedziałem, że to, co wczoraj obserwowaliśmy z kolei ze strony Sądu Najwyższego, to jest ręka podniesiona na naród polski, na społeczeństwo polskie i podpalanie Rzeczypospolitej Polskiej, radykalne przekroczenie wszelkich granic orzeczniczych i kompetencji Sądu Najwyższego. To w taki sposób to Sąd Najwyższy może za chwilkę orzec o detronizacji papieża Franciszka, prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie mówiąc o prezydencie Polski i Sejmu. Panie profesorze, a no, ta uchwała prezes Gersdorf, którą ogłosiła, prawda, czy to, że ta Komisja Europejska szykuje, tak byśmy powiedzieli, kolejny bat na Polskę, też komentarze, że w grę mogą wchodzić kary finansowe za każdy dzień działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Nowe przepisy też krytykuje no, w dalszym ciągu opozycja, bo cały czas przy tym obstaje i to też działo się w Senacie, ta wizyta Komisji Weneckiej z tą opinią, czy głosowanie w Parlamencie Europejskim, do którego też wielu polskich parlamentarzystów, czy tych delegowanych przez Polaków, przez Polskę do Parlamentu Europejskiego, no tak ani inaczej dało świadectwo swojego myślenia i widzenia tej sprawy. Co opinia, co my jako Polacy mamy, jak mamy to rozumieć, bo to nie są tylko utarczki polityczne, to nie, że jedni drugim robią na złość, albo ktoś tu komuś pokaże, że my teraz jesteśmy silni i właśnie, tak jak się to
mówi, uwikłamy albo upolitycznimy sądy, nałożymy kaganiec, bo tak to jest też przedstawiane opinii publicznej Polakom. Nie, proszę Państwa, z jednej strony po pierwsze to wszystko, co obserwujemy, to jest wzmacniony atak na suwerenność naszego państwa, a my jesteśmy państwem suwerennym w ramach organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska, z której próbuje się zrobić państwo federalne. To nie jest żadne państwo federalne, to jest organizacja międzynarodowa, do której przystąpiliśmy, w której jesteśmy i będziemy, ale jako państwo suwerenne. I to wszystko, o czym ojciec przed momentem powiedział. I ten wniosek Komisji Europejskiej do TSUE i te groźby kar za każdy dzień orzekania Izby Dyscyplinarnej i ta Komisja Wenecka nieformalna w trakcie prac parlamentarnych nad naszą ustawą i ta wczorajsza uchwała Sądu Najwyższego, to jest wszystko zamach na i ręka podniesiona na suwerenność naszego państwa i my tej suwerenności musimy bronić. Razem z rodziną Radia Maryja, rodzina Radia Maryja, ludzie bardzo inteligentni i postrzegający rzeczywistość taka, jaką ona jest dzięki Radio Maryja, dzięki telewizjom, dokładnie rozumieją, że dzisiaj idzie gra i wojna o suwerenność naszego państwa, o wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Dlatego musimy wszyscy być tym zjednoczeni. Prosimy o tę modlitwę, bo to nie jest łatwe, uwierzcie państwo, stać przed tymi wszystkimi politykami, którzy kłamią w żywe oczy. Ja powiedziałem podczas prac Komisji Sprawiedliwości pani wicemarszałek Senatu, która kłamała, powołując się na wyrok TSUE z 19 listopada, że on jest podstawą do tego, żeby Sąd Najwyższy orzekał o tym, czy inni sędziowie są, czy nie są sędziami. Tam nie ma słowa na ten temat. To powiedziałem, że przede wszystkim to stanowisko Senatu narusza siódme przekazanie dekalogu. Nie kłam. Bo w ten sposób trzeba do tych ludzi mówić. Oni wiedzą, że kłamią. Oni wiedzą, że robią krzywdę. Oni wiedzą, że nie mają racji. Natomiast kłamią, że w oczy społeczeństwo. Tym większa jest potrzebna modlitwa. Również do świętego Michała Archanioła, który musi nas chronić przed tym całym złem. I tym większa jest potrzebna mobilizacja wszystkich tych, którzy dokładnie wiedzą, że mamy rację broniąc suwerenności. Co do Sądu Najwyższego i co do praworządności, proszę ojca, szanowni państwo, to jest bardzo prosta rzecz. Tutaj nie ma nic skomplikowanego. Praworządność, państwo prawa, to znaczy, że rządzi prawo. To znaczy, że wszystkie organy władzy publicznej, od wójta, radnego, rady miasta, po prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, od Sądu Rejonowego po Sąd Najwyższy, mogą działać tylko w oparciu o konkretne przepis prawa i tylko w granicach, których określa ten przepis prawa. I na tym polega praworządność. Sąd Najwyższy wczoraj nie orzekał na podstawie żadnego merytorycznego przepisu prawa, żadnego materialnego przepisu prawa, bo nie ma takiego przepisu, który by upoważniał Sąd Najwyższy do tego, ażeby stwierdzać, kto jest sędzią, a kto sędzią nie jest. Jest natomiast przepis, który wskazuje w Konstytucji, że to Sejm w drodze ustawy uchwala tryb i organizację Sądu Najwyższego, powołuje, uchwala ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i jej organizację, sposób powoływania i tak dalej członków KRS-u. Jest przepis, który jednoznacznie wskazuje, że to prezydent powołuje sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, a nie Sąd Najwyższy. I w związku z powyższym to my trzymamy się praworządności, a Sąd Najwyższy wyszedł tutaj poza granicę praworządności. Jeśli miałoby to być tak, jak chce Sąd Najwyższy z panią Gersdorf na czele, czas na emeryturę, pani prezes, czas na emeryturę, bo dość tego chaosu i dość tej wariacji, którą pani wprowadza. Jeśli miałoby być tak, jak mówi pani Gersdorf, to znaczy, że nie mamy już do czynienia z państwem prawa, bo nie rządzą przepisy prawa uchwalane przez parlament, wybrany przez państwa, przez naród suwerenny Rzeczypospolitej Polskiej, tylko rządzą sędziowie, którzy sobie z chmury biorą interpretacje, z chmury sobie wymyślają kompetencje i na podstawie tej chmury twierdzą, jak jest i jak ma być. Według ich tylko widzimisię. To już nie ma nic wspólnego z państwem prawa, to nie ma nic wspólnego z praworządnością. To jest państwo sędziów i uzurpowanie sobie przez wąską grupę sędziów tego, żeby decydować o tym, kto jest sędzią, kto nie jest, który organ władzy publicznej działa legalnie, kto nie. Jeszcze raz powtarzam, w ten sposób to można zetronizować papieża Franciszka, prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie mówiąc o prezydencie Polski czy parlamentu. To też jak rozumieć tą przepychankę, czy tak możemy to rzeczywiście nazwać, bo pan premier Morawiecki zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku zbadanie zgodności z konstytucją przepisów prawa, które zostały zastosowane do wydania czwartkowej uchwały trzech izb Sądu Najwyższego. Bo pani prezes, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Gersdorf, mówi, że Trybunał Konstytucyjny nie ma prawa wkraczania w funkcję orzeczniczą sądów. Jak to? No, ale widzi ojciec,
ojciec. I teraz proszę posłuchać, szanowni państwo, posłuchajcie, co powiedział przed momentem ojciec Grzegorz, powtarzając oczywiście słowa pani Gersdorf. Ja to samo słyszałem, czytałem z wypowiedzi byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego sprzed wielu lat. Przecież jednoznacznie rzecznik rządu wskazał, że pan premier zaskarża do Trybunału Konstytucyjnego przepisy, na których rzekomo opiera się Sąd Najwyższy, orzekając w dniu wczorajszym. Nie ma takich przepisów, które by mu to pozwalały, dlatego te przepisy zaskarża prezes Rady Ministrów, pan premier Morawiecki, wskazując Trybunału Konstytucyjnemu, że gdyby one były tak rozumiane, jak opacznie zdecydowanie rozumie je Sąd Najwyższy, to byłyby one niekonstytucyjne. Pan premier nie zaskarża uchwały, bo jej w ogóle nie ma. Ta uchwała nie została podjęta. Ona nie wywołuje żadnych skutków prawnych, więc nie mamy co zaskarżać. Proszę państwa, wczoraj Sąd Najwyższy nie podjął żadnej uchwały, która miałaby jakiekolwiek skutki prawne. To nie było żadne orzeczenie Sądu Najwyższego. To było nieformalne oświadczenie Sądu Najwyższego. W drodze uchwały podjęto oświadczenie, ale nie jest to równoważne z orzeczeniem Sądu Najwyższego, bo żeby było orzeczenie Sądu Najwyższego, to muszą być jednoznaczne podstawy prawne, których nie ma. Pan premier skarży przepisy, do których się ewentualnie odwołuje pani prezes Gersdorf, ale one są rozumiane opacznie. Gdyby były rozumiane tak opacznie, jak pani prezes Sądu Najwyższego je rozumie, to zdaniem pana premiera byłyby one niekonstytucyjne. Pan premier w ogóle nie odnosi się do orzeczenia, bo po pierwsze, jeszcze raz powtarzam, go nie ma, a nawet gdyby było, to pan premier nie skarży, bo orzeczenia tylko podstawy prawne tego orzeczenia i do tego ma uprawnienie. I teraz to, co wyprawia pani Gersdorf znów, odnosząc się do tego, co chce zrobić pan premier i co zainicjował pan premier, i to, co mówi ten były prezes Trybunału Konstytucyjnego, pan Zdzienicki, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, że pan premier nie ma możliwości wkraczania w funkcję orzecznictwa sądu. Przecież nie wkracza. Dzisiaj, proszę państwa, brak przez logiki, rozumu i jawne przeinaczanie naszych słów, jawne kłamstwo na temat tego, co mówimy, nie chcą słuchać albo słyszą, nie chcą słyszeć tego, co chcą usłyszeć, no ale to nie ma nic wspólnego ani z praworządnością, ani z troską o dobro wspólne, ani z troską o państwo polskie. To jest w gruncie rzeczy w wielu miejscach po prostu zdrada państwa polskiego. Czyli tak jak głosi oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości, uchwała ta nie wywołuje skutków prawnych, została wydana z rażącym naruszeniem prawa. I to podwójnie, bo raz jeszcze powtarzam, nie ma żadnej podstawy prawnej do tego, żeby Sąd Najwyższy mógł stwierdzać, czy ktoś jest sędzią, czy sędzią nie jest, czy może orzekać, czy nie może. To jest prerogatywa prezydenta jednoznacznie. I żadnej podstawy nie ma również wyroku Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej, bo nawet wyrok Trybunału nie jest podstawą prawną sam w sobie. Ale gdyby nawet coś takiego przyjmować, że jest to podstawą prawną, co jest zupełnie sprzeczne z naszą konstytucją, to nawet w tym wyroku z 19 listopada nie ma takiego upoważnienia dla Sądu Najwyższego. Było tylko dla tego jednego składu orzekającego w konkretnej sprawie, w ramach której zostało skierowane pytanie prowincjalne. To jest pierwsza rzecz. Ale drugie, nawet gdyby przyjąć, że Sąd Najwyższy, chociaż to powtarzam, byłoby już samo w sobie sprzeczne z konstytucją, mógłby coś takiego wydać jak wczoraj, to przecież postanowienie Trybunału Konstytucyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie ewidentnego sporu kompetencyjnego między Sejmem, Prezydentem i Sądem Najwyższym powoduje na mocy konkretnego przepisu prawa artykułu 86 ust. 1 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, ustawy legalnej, obowiązującej, uchwalonej przez demokratycznie wybrany parlament, podpisanej przez prezydenta i opublikowanej w Dzienniku Ustaw na podstawie właśnie tego artykułu 86. Od dwóch dni postępowanie to przed Sądem Najwyższym jest zawieszone. Jak można wydać orzeczenie w zawieszonym postępowaniu? Na tym pytaniu bym zakończył. Dziękuję bardzo. Chyba wszyscy rozumieją. Dziękuję bardzo. I proszę się nie przejmować, szanowni państwo, wszystko idzie w dobrym kierunku. No a to, że zło wrzeszczy, zawsze wrzeszczały, wrzeszczy będzie. Dziękuję. Naszym gościem był prawnik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan profesor Przemysław Czarnek. Kolejny temat w naszym programie w aktualnościach dnia. Jest z nami pani Ewa Wędrowska, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego. Witamy bardzo serdecznie na antenie naszej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Pani Ewo, samorządowa karta praw rodziny została zgłoszona do przewodniczącej Sejmiku Województwa Łódzkiego. Taka właśnie, taka inicjatywa o samorządowej karcie praw rodziny. Gdyby pani powiedziała nam coś więcej, bo czytam, że szczególnie też macie wzgląd na ten rok, rok 2020, jako rok Jana Pawła II w województwie łódzkim i nawiązując do słów Ojca Świętego, że rodzina jest centrum i sercem cywilizacji miłości, Sejmik Województwa Łódzkiego przyjmuje stanowisko i tu właśnie samorządowa karta praw rodziny. Z czym się to wiąże i jakie uzasadnienie takiego właśnie działania? Proszę Ojca, może ja na początku troszeczkę koryguję, bo to jest samorządowa karta praw rodziny.
tak? Czyli nie rodziny, ta końcóweczka, tylko praw rodzin. Ponieważ jak już ojciec powiedział, my tutaj odwołujemy się do świętego Jana Pawła II, w szczególności dlatego, że Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął, że rok 2020 będzie właśnie rokiem Jana Pawła II w województwie łódzkim. Ponieważ Jan Paweł II w szczególny sposób odnosił się do rodziny, postanowiliśmy, że rozpoczniemy ten rok właśnie zwracając uwagę wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego, ale nie tylko, bo przecież wszystkich mieszkańców Polski, właśnie na ten aspekt. Dlatego, że uważamy, że rodzina jest miejscem, w którym człowiek się rodzi, wychowuje i wszystko, co się wydarzy właśnie w rodzinie, determinuje całe jego przyszłe życie. Dlatego też chcielibyśmy, żeby samorząd województwa łódzkiego, a więc wszystkie jego instytucje, w szczególny sposób podejmując, przygotowując różnego rodzaju programy, zadania w tym roku, ale również na najbliższe, bo na inne lata, bo przecież to stanowisko, mam nadzieję, będzie wiążące w przyszłych latach również, zwracał uwagę szczególnie na dobro rodzin i na to, żeby te wszystkie nasze działania doprowadzały do wzmocnienia rodziny, a nie do jej rozpadu, co niestety w obecnym świecie widzimy, że wiele jest takich działań, które prowadzą do tego, żeby rodziny nie wzmacniać. A rodzina, ja nie będę już powtarzała takich truizmów, że to podstawowa komórka społeczeństwa. Natomiast pozwolę sobie powiedzieć, że rodzina ma bardzo wiele zadań w naszym społeczeństwie, poczynając oczywiście od tego najważniejszego, prokreacyjnego, bo przecież gdyby nie rodziny, gdyby nie małżeństwo, no to nie byłoby dzieci i nie byłoby rozwoju społeczeństwa i przedłużenia tego społeczeństwa. Pani Ewo, ja tutaj na samym początku, tak? Można to zacytować, ta samorządowa karta praw rodzin, że rodzina, bo nieraz tak próbuje się wybijać taka nową mowa, na nowo pisać małżeństwo, na nowo pisać rodzinę, wykrzywiając jej prawdziwy obraz i to, że to związek mężczyzny i kobiety, to jest małżeństwo i to jest początek rodziny. Rodzina fundamentem ładu społecznego, wiemy, że tego ładu nam bardzo potrzeba, podstawową wspólnotą społeczną, która stanowi optymalne środowisko rozwoju człowieka, jest niezbędnym oparciem dla wszystkich swoich członków, szczególnie dla najmłodszych i najstarszych. Widzimy, to się przykuwa to uwagę, gdy mówimy o potrzebie dobrego traktowania najmłodszych, gdy mówimy też o życiu od poczęcia do naturalnej śmierci. Tutaj też się to kłamstwo i ideologia wdziera i też żadna zbiorowość nie jest w stanie realizować dobra wspólnego bez udziału rodziny. I o tym też nie możemy zapomnieć i cały czas to wprawdzie głosić. Jak najbardziej, ja się całkowicie z tym wszystkim tutaj zgadzamy się. I ja bym chciała jeszcze zadać takie pytanie, na które od razu pozwolę sobie odpowiedzieć, bo czasami ktoś pyta, no ale po co państwo to robicie, po co to klub radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłasza takie stanowisko, przecież no wszystkie są przepisy, do których trzeba się, że tak powiem, im podporządkowywać i to jest prawda. Tylko jest potrzebne coś takiego jak przypominanie o tych podstawowych rzeczach, choćby o tych podstawowych zapisach w Konstytucji, które mówią o tym, że rodzina musi być chroniona, że dziecko musi być chronione przed demoralizacją, że małżeństwo to jest właśnie to, co przed chwilą ojciec powiedział, związek kobiety i mężczyzny. I gdybyśmy w ogóle tak chcieli podchodzić, że przecież wszystko jest, no to tak naprawdę po cóż w ogóle mówić o rodzinie? Przypomnijmy, że w 1994 roku na przykład przez ONZ był uznany jako rok właśnie rodziny. Stąd później nawet wspaniałe przesłanie Jana Pawła II, tak, które też właśnie było dedykowane do wszystkich rodzin i mówiące o tym, jak istotna jest rodzina. I my teraz, na początku tego roku, chcemy
te prawdy przypomnieć i chcemy, żeby one były realizowane we wszystkich zadaniach, które podejmuje Sejmik Województwa Łódzkiego, we wszystkich zadaniach, które są realizowane w Urzędzie Marszałkowskim i dlatego te nasze działania są właśnie to, o czym ojciec mówi. Rodzina, podstawa. Kiedy państwo będą debatowali nad tą uchwałą? To jest najbliższy wtorek. Sesja, jeśli się nie mylę, rozpoczyna się około godziny 13. Jeszcze jedną bym chciała taką rzecz powiedzieć. Mam nadzieję i liczę na to, że ta nasza uchwała zostanie poparta przez wszystkich radnych, dlatego że choćby rok Jana Pawła II to postanowienie, tą uchwałą też podejmowaliśmy to w tamtym roku i wtedy wszyscy radni Sejmiku Województwa Łódzkiego zagłosowali za, więc nie wyobrażam sobie, żeby w ogóle ktokolwiek z radnych, w ogóle jakikolwiek Polak był przeciwko temu, co głosi Jan Paweł II i głosił. I myślę, że liczę na to, że rodzina jest najważniejsza dla wszystkich, nie tylko dla radnych Prawa i Sprawiedliwości. Tak, pani ma taką nadzieję, tak, a głosy jakieś są w tej sprawie, czy nie? Państwo rozmawiacie w kuluarach? Ja może powiem tak, głosy są takie, że niektórzy jak najbardziej są skłonni, tym bardziej, że jeśli ojciec zobaczył tą naszą uchwałę i załącznik do tej uchwały, czyli tą samorządową kartę praw rodzin, to to jest przygotowany dokument w ten sposób, że naprawdę on ma wzmacniać rodzinę. I my przede wszystkim mówimy w nim o rodzinie. Nie podejmujemy żadnych kontrowersyjnych tematów, które miałyby tutaj jakoś nas podzielić. Więc dlatego stąd ta moja taka duża nadzieja, że jest to stanowisko, które może zostać poparte jednogłośnie przez cały Sejmik Województwa Łódzkiego. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani Ewa Wędrowska, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jeszcze jeden temat, jeden gość, profesor Mieczysław Ryba. Witamy pani profesorze na antenie. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. W siedzibie Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie odbyło się 5. Światowe Forum Holokaustu. Uczestniczyli w nim szefowie państw, rządów. Z udziału w wydarzeniu zrezygnował prezydent Andrzej Duda w związku z nieudzielaniem mu głosu na forum, a przyznaniem go prezydentowi Federacji Rosyjskiej. Nim poproszę pana o komentarz, też były ambasador Izraela w Polsce, Shevach Weiss, mówi, że Putin gra polityką, że do jego polityki, jak do każdej polityki, jest potrzebna historia. To, że mówią, że zjawisko prowadzenia polityki historycznej jest nowe, że kiedyś było inaczej, no nie do końca. Dla Rosji stosunki z Niemcami są najważniejsze. Polska już była ofiarą tych specyficznych stosunków, ale trochę z tonu spuścił prezydent Władimir Putin. Dosyć dużo się działo przed i pan prezydent Andrzej Duda mówił i opinia międzynarodowa. Jak pan to jest jakaś taka gra, czy jest jeszcze jakieś dno, czego jeszcze może dzisiaj nie widzimy, czy rzeczywiście zwyciężają te głosy racjonalne i to stanowisko prezydenta Polski i stanowisko naszego państwa? Po pierwsze trzeba stwierdzić, że tu nie tylko chodzi o politykę historyczną Rosji, ale i Izraela. I że się te interesy połączyły. Dlaczego? Ponieważ w interesie Izraela, albo to, co proponuje Netanyahu, to jest kreowanie wizji ekskluzywnej, że tak powiem, oczywiście metaforycznie, zbrodni, jaką był Holokaust, czyli taki wyjątkowy, taki, która nie miała miejsca w historii. I zasadniczo w interesie Izraela, tak oni sobie to zdefiniowali, Żydzi są przede wszystkim wręcz pokazywani jako ofiara wyjątkowa II wojny światowej. W związku z czym niespecjalnie w ich interesie jest pokazywanie zbrodni sowieckich. Bo zbrodnie sowieckie nie były tylko na Żydach, czy w ogóle nie były adresowane w kierunku Żydów, tylko innych klas, innych narodów, w tym Polaków. A my mamy z Sowietami mocny konflikt.
w ogóle tej polityce historycznej, czy tej wizji putinowskiej, jesteśmy pewnym wrzodem, pewnym wyrzutem sumienia, ponieważ to na Polskę dokonano ataku w 1939 roku, to na polskich oficerach w Katyniu dokonano mordu, to Polaków wywożono na Sybir w kilku wywózkach między rokiem 1939 a 1941. To tutaj dokonywano ludobójstwa w 1937-1938 roku, tak zwanej akcji polskiej. W związku z czym, jeśli chce się pokazywać te zbrodnie żydowskie jako takie wyjątkowe, no to niespecjalnie te zbrodnie komunistyczne Netanyahu czy Izrael chciałby podkreślać jako równoważne. I tu się spotkały jak gdyby te interesy, nie tylko te interesy się spotkały w Syrii, ale również w tym względzie. Zresztą pamiętamy, że w Izraelu też jest bardzo mocny, silny nurt oskarżeń Polski o Holokaust. Myśmy to przeżyli, nawet teraz jeszcze te głosy mocno brzmią. I jeśli mówimy o przemówieniu Putina, rzeczywiście ono nie było tak antypolskie jak wcześniej. To, co się tam działo w Jadwaszem, też nie miało takiego brzmienia, jeśli już to tylko w kontekście. No bo wiadomym jest, że Putin spotkał się z odporem i to jest w szeroko rozumianej prasie międzynarodowej, a także wśród środowisk politycznych. No znaczące postaci odmówiły przyjazdu nie tylko prezydenta Czejduda, więc stała ta akcja wyróżnienia Polski, wyizolowania z Zachodem, wyizolowania Polski od sojuszników. Nie powiodło się, więc musiał spuścić z tonu, ale ta cała narracja o tym, że praktycznie tylko ten Holokaust, tylko mordowanie Żydów było tym najbardziej tragicznym czy wyjątkowym momentem w II wojnie światowej, wybrzmiewało. Nic nie powiedziano o tym, że Sowieci byli tak samo winni i tak samo odpowiedzialni za niewyobrażalne zbrodnie, na niewyobrażalną skalę. Przecież przenoszono całe narody, wywożono gdzieś w różne części Sowietów. To są rzeczy niewyobrażalne. I tutaj to brzmiało. Rosja wróciła na salony. Macron mówił o bohaterskiej Armii Czerwonej, a więc Putin pewne cele osiągnął, ale nie osiągnął tych celów maksymalnych, bo rzeczywiście decyzja prezydenta Andrzeja Dudy, żeby nie jechać na te obchody, więcej powiedziała światu, niż gdyby tam był. Bo gdyby tam był, musiałby być cichym słuchaczem różnych brednik, które Putin mógłby wygłaszać. Natomiast jeśli nie pojechał i miał rację bardzo... To mogłoby być tak, że pan prezydent Putin zacząłby mówić, bo widzi naszego prezydenta, tak nie miał do kogo mówić. Tak. To mógłby go chcieć prowokować. Tak, a ten zostałby bez głosu. Natomiast absencja prezydenta Dudy spowodowała reakcję świata i myślę, że Putin spotkał się takim dużym atakiem i oni doskonale zdiagnozowali. Wiedzieli, że jednym z celów może być to, że mówiąc o Polakach jako antysemitach, wywołają rezonans w Izraelu, a od Izraela pójdzie to wszystko do Stanów Zjednoczonych i środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych. Będą mówić tak jak jeszcze rok temu, w tym samym duchu, no i wtedy ten sojusz polsko-amerykański zacznie pękać, a wiadomo, że dla niego to jest bardzo istotne. To się nie udało, ale ten cel minimum oczywiście osiągnął, bo flagi izraelskie i rosyjskie łopotały w Jadwaszem. On przemawiał wielka opowieść o bohaterskiej Armii Czerwonej, nie zbrodniczej, ale bohaterskiej, bo przecież wyzwalała ta armia obozy koncentracyjne. To, że do tych obozów za chwilkę wpędzano polskich AK-owców, jak na przykład na Majdanku, no to po co to o tym wspominać? Oni wyzwolili, no jednej wyzwolili, drugich nie wolili. O tym się już nie mówiło i to osiągnął dzięki tej współpracy z Netanyahu i ta współpraca Izraela z Rosją jest mocno dziwaczna, ale realna. Natomiast oczywiście Polacy
rząd polski czy polski prezydent bardzo dużo odwojował w tym zakresie. Bardzo dużo pokazało się prawdziwych też tekstów o roli Polski w czasie II wojny światowej. Nie wiatwaszem prawdy nie usłyszeliśmy, ale w wielu tekstach i to w kluczowych takich mediach światowych to się pojawiło w wypowiedziach wielu polityków, więc w tym względzie możemy być z tego zadowoleni, ale to jest tylko potyczka, to jest tylko bitwa, a wojna historyczna trwa nadal. No, premier Morawiecki też mówił, że prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski, zawsze robił to w pełni świadomie, zwykle dzieje się to w tej sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami i to presję nie na historycznej, a na jak najbardziej współczesnej scenie geopolitycznej, więc i tutaj te kontakty z Niemcami, pan mówi z Francją, stąd obecność, a jak na to patrzą Stany Zjednoczone, bo też głos Stanów Zjednoczonych, Mike'a Pence'a, taki można powiedzieć mocny we właściwym, zrównoważonym tonie. No, głos Mike'a Pence'a był nawet propolski tonie, w tym względzie myślę, że Amerykanie zrozumieli, jakie są intencje Putina i adekwatnie odpowiedzieli, no bo wiemy, że jesteśmy dla nich w tej chwili tutaj takim krajem w neuralgicznym regionie, gdzie się toczą zmagania globalne. Oczywiście w Ameryce może być różnie, może wrócić ustawa 447, ale na dzień dzisiejszy jakoś to w ten sposób wygląda. Natomiast pamiętajmy, że my jesteśmy w roku, no, kiedy jest okrągła rocznica wyzwolenia Auschwitz. Za chwilę będzie w maju okrągła rocznica końca II wojny światowej i na pewno tutaj Putin znowuż pójdzie z pewną retoryką taką historyczną, a w sierpniu będzie rocznica Bitwy Warszawskiej i to stulecie Bitwy Warszawskiej. Jestem przekonany, że Rosjanie, chcąc przyćmić tę polską opowieść o tym, jak uratowaliśmy Europę przed zalewem komunizmu, będzie mówił o Katyniu, Arebur, czyli o rzekomym wymordowaniu rosyjskich jeńców przez Polaków. To oczywiście nie miało miejsca, ale przecież w rosyjskim sposobie uprawiania historii nieprawda się liczy, ale użyteczność. W tym sensie absolutnie oni podporządkowują historię bieżącym celom politycznym. Kłamanie tam, lub mówienie prawdy, lub przeinaczanie, jeśli to się opłaca, to nie stanowi żadnego problemu ani dla polityków, ani dla historyków. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem w audycji Aktualności Dnia był pan profesor Mieczysław Ryba. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Było to powtórzenie wczorajszych aktualności dnia. Kochani młodzi przyjaciele, już wkrótce będziecie mieć okazję, by wspólnie spędzić czas mądrze i radośnie z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej. O czym mowa? Oczywiście o warsztatach Nowe Widnokręgi. Zimowa edycja już wkrótce w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Warsztaty odbędą się od 14 do 16 lutego, a muzyczne rozpoczną się dzień wcześniej, czyli 13 lutego. Warsztaty to znaczy zajęcia praktyczne. We wspaniałej atmosferze młodzi z młodymi razem uczymy się widzieć rzeczywistość, wyciągać wnioski, stawać się mądrzejszymi. Tematyka warsztatów jest wszechstronna i z pewnością każdy z was będzie mógł spróbować się w telewizji, w radiu, w prasie drukowanej, przy multimediach, w informatyce. Zajmiemy się politologią, wszak wszyscy jesteśmy obywatelami i chcemy być świadomi i odpowiedzialni za ojczyznę. Zgłębimy się w kulturę, wszak bez niej jesteśmy puści. A może ktoś z was odkryje talent aktorski, reżyserski, scenograficzny, choreograficzny, taneczny? Kto wie? Muzycy będą mieć prawdziwą radość wspólnego muzykowania. Weźcie instrumenty. Codziennie zapewnimy udział w Eucharystii. Wszak bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Osoby, które będą w Toruniu po raz pierwszy, będą mieć okazję zwiedzić miasto, a także Radio Maryja i telewizję Trwam. Będą z wami wykwalifikowani wychowawcy,
rodzice, opiekunowie i duszpasterze. Zapewniamy bardzo ciekawe i aktywne zajęcia, smaczne wyżywienie, zakwaterowanie w komfortowym, malowniczo położonym hotelu akademickim. Koszt uczestnictwa w warsztatach, mieszkanie pokrywamy my. Z 1% przekazanego na Fundację Nasza Przyszłość. Wy opłacacie tylko wyżywienie. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 56 610 71 34. 56 610 71 34. W celu rejestracji przejdźcie do zakładki Rejestracja na stronie wskasim.edu.pl. Tam również więcej informacji o nas. Jedno jest pewne. Kto uczestniczy w warsztatach, chce przyjechać tu znów. A my zapraszamy. I ogromnie się cieszymy, kiedy przyjeżdżacie. Do zobaczenia. Konsumentów wie i zna tą linię bardzo wysokiego ocenia za punktualność, skafowość, za jakość wyceny usług. Linia Condor to około 80 samolotów i prawie 10 milionów pasażerów. Radośnie żyć na świecie, pod wodą kochaną, dosyć jedną mi słonku i cały piękny świat, i pełno dobrych ludzi, i własny nowy szat. Radośnie żyć na świecie, kupon ukochaną. Radośnie żyć na świecie, bo mocna na przód iść, być co dzień coraz lepszy i nawet bogaczy. Skoro ma się na tym zysku, jest to przyjemny rynek i jest Kasper Wiasz. Faktycznie są takie przedsiębiorstwa, które Prawo i Sprawiedliwość może wykorzystywać jako swoje wizytówki, jako dowody tego, że to, co ta polityka, którą obrało, jest słuszna. No już kończąc, do trzech razy stukając takie trzecie porównanie piłkarskie, to trochę się wydarzyło coś takiego, że no do tej pory kluby niemieckie raczej wykupują polskich piłkarzy z Ekstraklasy, a tutaj wyjęliśmy dobrego piłkarza z rynku niemieckiego. Co prawda, no trochę nam sytuacja pomogła, bo tam był upadek biura podróży. Tak, ale no trzeba też znaleźć biuro podróży, to trzeba wykorzystać. Tak, bardzo stare i do tego jeszcze ta marka Condor ma zostać utrzymana właśnie z tego powodu, że pasażerowie, klienci jej rozpoznają. Tak, dokładnie. Ona ma na rynku tam dalej działać, na tym rynku niemieckim i no i tylko będzie pewnie, nie pamiętam, czy tam nie było też mówiono o tym, że zarząd w jakimś stopniu zostanie. Natomiast no, na pewno te najlepsze rozwiązania z Polski będą przeszczepiane na grunt niemiecki. No brzmi to fajnie, nie da się ukryć. No i drugą taką też takim przedsiębiorstwem, taką machiną jest Orlen, który też z tego, co słyszymy, poszczególne swoje stacje otwiera właśnie na rynku niemieckim. Więc ta powolna ekspansja postępuje i z tego trzeba się cieszyć. Bardzo dziękuję panowie. Oczywiście relacje z wyborów nowego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej na antenie Polskiego Radia 24. Za udział w debacie bardzo dziękuję. Krzysztof Jabłonka, historyk, publicysta Radio Wnet. Dziękuję. I Kasper Radziaczyn, agencja informacyjna Polska Press i Polska The Times. Dziękuję bardzo. A prowadził Krzysztof Świątek. Do usłyszenia. Powtórka programu. Tylko żebyśmy zaraz odpowiedzieli. Autopromocja. Czym jest literatura? Czymś, co zrywa z taką doraźnością, doczesnością, takim jest znacznikiem człowieczeństwa właśnie. Czy powinna być poważna, czy rozrywkowa? No to jakbyśmy się kłócili o treść muzyki, czy sensy, jedni będą mówili, że przecież musi być owszem, musi nas to jakoś poruszyć, a inni odpowiedzą mnie, przede wszystkim, żeby się udało przy tym fajnie zatańczyć i pokołyszać. A o czym marzą sami autorzy? Nie wiedziałem, 6 zł zainwestowałem. Myślałem, że bardzo dawno temu, że można by było zrobić takie zupełnie niezależne kursy humanistyki zbędnej albo właśnie książkę w nieistniejących. O tym wszystkim i nie tylko w audycji Między Kropkami. Każdą sobotę o 19.10 w Polskim Radiu 24. Weronika Wokulska, zapraszam. Decyzja państwa umożliwi realizację oszczędnych celów w zakresie edukacji. Fotografia jest częścią naszego życia. Codziennie robimy miliony zdjęć. Artyści zajmujący się fotografią, dokumentaliści, reporterzy tworzą mniej, ale to o ich pracę dyskutują znawcy, na ich wystawy do muzeum przychodzi tłumnie publiczność. O fotografach i ich pracę.
Od roku to ona powtarza. Od roku to powtarza. To nawet nie jest godne. Więc uwagi. Od roku ona to powtarza. Od roku. 0000 aż 91141, a więc 5091141. Spróbujcie to uczynić. Powiedzcie też tym, którzy mają firmy różne, którzy mają również firmy jednoosobowe.